Tu nie będzie widełek. Tu będą konkrety, faktury. Po to, abyście wy jako twórcy potrafili się lepiej wyceniać, czyli więcej zarabiać na współpracach z markami. Ja się nazywam Maciek Wróblewski, od 8 lat pracuję w branży YouTube, a wy oglądacie kanał Wideokracja, gdzie razem z Allegro Polecam pomagamy wam więcej zarabiać na waszych treściach wideo. Zacznijmy więc od tych konkretów, porównajmy z sobą dwie współprace twórców z markami. Przykład numer 1, promocja gry mobilnej, kanał ponad 2 miliony subskrypcji, na tym filmie już jest także parę milionów nabitych wyświetleń. Ile marka zapłaciła za tą współpracę? 15 tysięcy złotych. Przykład numer 2, kanał około 150 tysięcy subskrypcji, średnia wyświetleń na film około 50 tysięcy, promocja wyrobu medycznego. Ile za to zapłaciła marka? 13 tysięcy złotych. I to jest ten moment, kiedy możecie dobrze tak skrobać się po głowie, że jak to? Skoro nie od zasięgu zależą stawki za współpracę z markami, to od czego? Spokojnie, już wyjaśniam, a wy pamiętajcie, że wszystkie stawki, które tutaj podaję, to są stawki netto na fakturze, czyli od tych stawek jeszcze twórcy odprowadzają podatek dochodowy, najczęściej jest to podatek liniowy 19%, chyba że twórca jest poniżej 26 roku życia, no to wtedy podatku dochodowego nie płaci. Wyjaśnienie jest bardzo proste, jakby to powiedział Bill Clinton, ekonomia, a dokładnie prawo popytu i podaży, które ustala nam cenę za współpracę. I tutaj jeszcze jeden mały disclaimer. Twórcy rozróżniają dwa rodzaje współprac z markami. Pierwsze z nich to lokowania produktu, gdzie w filmie tylko fragment filmu jest poświęcony danej marce. I taka współpraca jest z reguły znacznie tańsza od drugiego rodzaju współpracy, czyli filmu dedykowanego, gdzie cały film, jego tematyka jest poświęcona danej marce i ekspozycja marki jest znacznie, znacznie większa. Ale my wróćmy do naszych rozważań i do przykładu numer 1. Kanał, o którym wspominałem, tworzy treści dla dzieci i nastolatków. I takich kanałów są setki, jeżeli nie tysiące w Polsce. I popyt na współpracę z takimi kanałami jest niewspółmiernie niski, a to dlatego, że nastolatkowie i dzieci mają niskie dochody rozporządzalne, czyli tak naprawdę wbrew pozorom mało wydają pieniędzy w porównaniu do innych grup wiekowych, na przykład do kobiet 30+, które są najbardziej pożądaną grupą docelową, ponieważ odpowiadają za większość takich codziennych zakupów w Polsce, w szczególności jeżeli chodzi o dobra szybko zbywalne. A zatem mamy bardzo dużą podaż takich kanałów i relatywnie niski popyt na współpracę z takimi kanałami, ergo cena współpracy jest bardzo niska. Zatem jeżeli jesteś twórcą na tak konkurencyjnym rynku, to możesz się spodziewać następujących stawek za film dedykowany, czyli film w całości poświęcony marce. Jeżeli masz około 50 tysięcy wyświetleń na film, bo na to patrzą marki, nie na subskrypcję, ale na to ile wyświetleń mogą się spodziewać na filmie z tobą, to za 50 tysięcy wyświetleń możesz dostać około 5 tysięcy złotych netto, czyli przed podatkiem. Za 150 tysięcy wyświetleń około 10 tysięcy złotych, za 500 tysięcy wyświetleń około 25 tysięcy złotych, za 1 000 000 wyświetleń około 45 tysięcy złotych. Aczkolwiek pamiętajmy też, że są pewne wyjątki, są twórcy, którzy po prostu się mniej wyceniają, ponieważ chcą mieć więcej współprac i są twórcy, którzy nie chcą mieć tak dużo lokowań na swoim kanale, no i wtedy podnoszą stawkę po to, aby mieć więcej pieniędzy albo tyle samo pieniędzy, ale przy mniejszej ilości współprac na kanale. Rozważmy teraz przykład numer 2, czyli ten z branży medycznej. Istnieje niewielka liczba kanałów YouTube, które docierają w większości do osób 30+, a tym rzadziej spotyka się kanały, które docierają do kobiet 30+. Także część kanałów nie chce podejmować się współprac z branżą medyczną, po prostu stroni od niej daleka. Zatem zobaczmy, że jeżeli jesteśmy marką z tej branży, to mamy de facto bardzo, ale to bardzo ograniczoną liczbę kanałów, z którymi jesteśmy w stanie współpracować, a więc podaż jest bardzo, bardzo niska. Z drugiej strony farmacja i inni producenci wyrobów medycznych, suplementów, diety przeznaczają ogromne budżety na marketing, ponieważ to reklama jest dużą częścią składowej z finalnej ceny produktu. A zatem zgłaszają takie marki ogromny popyt na reklamę, w związku z czym mamy bardzo niską podaż, bardzo wysoki popyt, no i zgodnie z prawem ekonomii cena także jest wysoka. Podobne sytuacje nie dotyczą nie tylko branży medycznej, ale na przykład alkoholi, ponieważ alkohole nie mogą wykupywać reklam typu pre-roll, czyli nie mogą emitować reklam przed filmami na YouTubie, w
związku z czym uciekają się do lokowań produktu i do sponsorowań kanału. Pięć sposobów na współpracowało z bodajże marką Warka. Okocin sponsoruje wiele kanałów, w tym mieli współpracę z kanałem sportowym. I zobaczcie, tutaj podobnie marka ma ograniczoną liczbę kanałów, które docierają do osób 18+, i także bardzo wysokie budżety, których nie mogą wydać na reklamę na YouTubie, więc wydają je na lokowania. I tak samo w tym przypadku ceny za współpracę są dość wysokie, czy na przykład bukmacherzy, którzy także nie mogą kupować reklam, ale mogą za to stawać się sponsorami. Więc jak zobaczycie sobie na kanały sportowe, czy takie, które mówią o sporcie, z reguły każdy z nich posiada własnego bukmachera. Stąd właśnie w przykładzie numer 2 cena współpracy 13 tysięcy złotych za film na kanale, który średnio generuje 50 tysięcy wyświetleń, nie jest taka z kosmosu, nawet porównując ją do tego lokowania gry mobilnej. A zatem, jeżeli jesteś twórcą, który jest tak szczęśliwy, że działa na ograniczonym rynku, a już najlepiej docierasz do osób 18+, a już najlepiej do kobiet, to możesz liczyć mniej więcej na takie stawki za filmy dedykowane na twoim kanale. Przy około 50 tysiącach wyświetleń na film będzie to około 10 tysięcy złotych. Jeżeli masz 150 tysięcy wyświetleń na film, 20 tysięcy, 300 tysięcy wyświetleń na film, około 45-50 tysięcy. Większość twórców plasuje się gdzieś pomiędzy tymi stawkami. Zresztą, czy nie zauważyliście pewnego podobieństwa do stawek reklamowych za reklamy wyświetlane przed i w trakcie filmu? Tam także im bardziej dojrzała grupa docelowa, tym wyższe stawki. Zatem jeżeli robicie swój biznesplan i planujecie, jakie przychody możecie osiągać z waszego kanału na YouTubie, to pamiętajcie, żeby założyć to, do kogo docieracie z waszymi treściami. Ale to nie koniec, bo tak samo jak w ekonomii istnieją pewne wyjątki, paradoksy, tak samo na tym rynku te wyjątki istnieją i jednym z nich jest wyjątek, paradoks Veblena, który mówi o tym, że są takie dobra, które mimo zwiększającej się ceny nie tracą popytu. I tak samo na tym rynku mamy twórcy, którzy mimo wysokich stawek, które sobie żądają za współpracę i relatywnie niskich wyświetleń, mają cały czas współpracę z markami. Trochę jak taki prestiżowy zszywacz, który swoją funkcją nie różni się od tego, który kupimy w paczce po 100 sztuk z Allegro, ale wiecie, jest prestiżowy i są na niego nabywcy. Tutaj także nie chcę wskazywać kanałów czy mówić nazwiskami, aby ktoś się nie uraził i żeby ktoś się na mnie nie obraził, bo nie chcę sobie psuć opinii na rynku, ale jest taki pewien znany, bardzo znany vloger, który ma około 100 tysięcy wyświetleń na film, a cena za współpracę na jego kanale to 70-80 tysięcy złotych. Ale to też nie znaczy, że markom takie działania się nie opłacają, ponieważ często twórcy, i to jest właśnie taki twórca, który tworzy piękne utwory audiowizualne, jego te filmy naprawdę są dopieszczone, tak się umawia z danym twórcą, że płaci tą wysoką stawkę, ale potem może wykorzystać część materiału, który twórca stworzył w ramach odcinka, zmontować z tego reklamę i dokupić zasięg, którego twórca nie dostarczył, za pomocą reklam typu preroll. I zobaczcie, z punktu widzenia marki jest to bardzo opłacalne, ponieważ nie musi stworzyć planu filmowego, nie musi tworzyć własnego spotu, tylko spot sobie bierze z tego, co stworzył twórca. I tak jest, że kanały, które tworzą piękne treści audiowizualne, rzeczywiście mają niewspółmiernie wysokie stawki do zasięgu, ale to dlatego, że płaci się nie za zasięg, ale za piękny film, który można wykorzystywać także w innych miejscach. Ale prawdziwie weblenosty są celebryci i celebrytki, najczęściej tacy, wiecie, aktorzy z seriali tych pierwszo- i drugoplanowych, którzy żądają sobie kilkukrotnie więcej za współpracę na Instagramie, za post czy stories. I z punktu widzenia marki nie opłaca się płacić kilka razy więcej, bo lepiej jest ulokować te pieniądze u twórcy YouTube, który przez to, że jest twórcą, ma społeczność zbudowaną wokół swojej osoby, bardziej efektywnie przekaże tą komunikację. No ale wiecie, część marek myśli tak staromodnie, że osoba, która jest bardziej znana na pudelku, ma większe przełożenie na sprzedaż, a to, co jest bardziej kluczowe, to nie tyle znajomość danej osoby, co relacja. Dlatego twórcy YouTube są tak bardzo, dlatego wy jesteście tak bardzo efektywni w działaniach promocyjnych dla marek. Ale jeszcze ten temat nie jest wyczerpany, ponieważ to, ile możecie liczyć za współpracę z marką, zależy od tego, czy współpracujecie z marką bezpośrednio, czy temat przechodzi przez agencję. No, zobaczcie na przykład. Marka zapłaciła 12 tysięcy złotych za świadczenie twórcy. W tym przypadku był to koncert.
ale twórca wystawił fakturę na 8,5 tysiąca, czyli marża agencji wyniosła około 30%. I spokojnie, to jest normalna marża agencji, 30% jest ok. No bo wiecie, agencja także z czegoś musi żyć, jest osoba, która opiekuje się tą współpracą, rozlicza ją, procesuje umowę, faktury i tak dalej. Ale często tymi agencjami są sieci partnerskie i z tymi sieciami partnerskimi część twórców ma umowy na wyłączność. I ta umowa wygląda mniej więcej tak. Dany twórca wszystkie współprace może przepuszczać wyłącznie przez tą sieć partnerską i także ta sieć partnerska dostarcza mu nowych współprac. Ale w zamian za to ustalają sobie pewną stałą marżę na poziomie 10, 15, to w zależności od kanału i indywidualnych umiejętności negocjacyjnych, stałą stawkę, stałą marżę, jaką agencja może narzucić za danego twórcę. I to, co się często dzieje, słuchajcie, pracowałem w dwóch takich sieciach partnerskich, to wiem, że te umowy są po prostu łamane. No i twórca ma ustalone 10-15% prowizji od dealu, a sieć partnerska narzuca sobie 30%. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ twórca nie ma możliwości sprawdzenia tego, czy rzeczywiście agencja narzuca 15 czy 30%. I zatem, jeżeli jesteście twórcą, to warto zastrzec sobie, tak jak pewien mądry i sprytny twórca kiedyś to zrobił, jawność swojego wynagrodzenia, czyli to, że chce wiedzieć, chce zobaczyć na fakturze, ile rzeczywiście agencja zcharżowała markę za współpracę z nim. Z kolei często jest tak, że marka współpracuje z wami i mówi: cholera, ten gówniarz dostaje tyle pieniędzy, a nie chce mu się świadczeń wykonywać. I często jest tak, że wcale nie dostaje aż tyle pieniędzy, tylko dostaje 70 albo 50% tego, co wy jako marka płacicie, dlatego że resztę zabiera agencja, ale oczywiście mówi, że agencja prawie nie bierze nic za współpracę. To trochę tak jak domy mediowe i kickbacki, które podobno za 1 000 grosza są w stanie obsługiwać klienta. Słuchajcie, ja nie mam nic do sieci partnerskich. Po prostu nie podoba mi się część praktyk, które one stosują, ale nie ma co ukrywać. Gdyby nie sieci partnerskie, to rynek współprac i rynek influencer marketingu nie byłby tak rozwinięty, jak jest na obecnym poziomie. Więc można by powiedzieć tak, MCN-y mają pewne negatywne strony, jeżeli chodzi o współpracę z markami, ale z drugiej strony bardzo ładnie rozwijają ten rynek, więc może część twórców ma mniejszy procent, ale z większego tortu, więc w sumie wychodzi na to samo, tylko że więcej osób tym tortem się naje. Mam nadzieję, że dość klarownie wyjaśniłem wam, jakich pieniędzy powinniście się spodziewać za współpracę z markami, w zależności od tego, jaki kanał prowadzicie, no i także od czego te stawki zależą. I tutaj przypominam wam też o jednej rzeczy. Mniej więcej za tydzień będziemy wypuszczali takie dedykowane wideo poświęcone algorytmowi YouTube i to wideo będzie dostępne tylko dla newsletterowiczów, więc jeżeli chcecie je otrzymać, to zapiszcie się na nasz newsletter i link do zapisu jest w opisie pod tym filmem. Sprzęt, którym dzisiaj nagrywam i linki do ofert Allegro także znajdują się pod tym filmem, ponieważ mecenasem tego kanału jest Allegro, który prowadzi swój program afiliacyjny Allegro Polecam, gdzie tak samo jak ja możecie zarabiać w zamian za polecanie sprzętu, którego używacie, kosmetyków, których używacie i wszystkich rzeczy, bo prawie wszystko na Allegro się znajduje. Więc linki afiliacyjne, także moje, znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i myślę też, że niedługo przygotuję specjalny odcinek, który podsumuje, ile możemy zarobić na programie Allegro Polecam i jakie są takie dobre zasady uczestnictwa w tym programie. A ja już wam dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień we wtorek o godzinie 18:30. Na razie. Maciek oglądał ten kanał. Może mu się spodobał albo konkretny odcinek, albo właśnie cały kanał, więc kolejny...